Cześć wszystkim. Nazywam się Rafał Bielecki, pracuję jako DevOps i Scrum Master w Cloud Foundation Team w Danonie, który jest odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie globalnych rozwiązań chmurowych w organizacji. Jednym z naszych produktów jest rozwiązanie o nazwie Fast Track VM, które pomaga nam w procesie lift and shift z lokalnych data center do Azure Cloud. Kim jesteśmy? Staliśmy się wiodącą na świecie firmą spożywczą, zatrudniającą prawie 100 tysięcy pracowników w 55 krajach. Jesteśmy w trakcie transformacji, żeby być organizacją agile, czyli być bardziej zorientowanym na konsumenta. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie, kim jestem i gdzie pracuję i czym się zajmuje moja firma. A teraz opowiem Wam o samym produkcie, jakim jest Fast Track VM i jak jest zbudowany. Zapewne wiecie, iż jedną z metod migracji z lokalnych data center do chmury serwerów lokalnych czy wirtualnych, tutaj jest mowa o chmurze Azure, jest Azure Migrate lub Azure Site Recovery. Przenosi on serwer w takim stanie, w jakim jest, do chmury. I wszystko fajnie, ale co w momencie, kiedy z jakichś powodów nie można przenieść tego serwera w takim stanie, w jakim on jest? Musicie stworzyć nową maszynę wirtualną w Azure Cloud i przenieść do niej aplikację. Taki typ migracji w tak dużej organizacji, jaką jest Danone, potrafił trwać nawet kilka dni i widzieliśmy tutaj miejsce do usprawnienia niektórych procesów i zadań. Pierwszą wersję Fast Track VM napisałem w języku PHP i hostowana była na Azure App Service. Był to portal do tworzenia maszyny wirtualnej, gdzie lokalne zespoły mogły sobie wybrać różne parametry i aplikacja tworzyła z tych parametrów JSON file, który był aplikowany przez Azure Resource Managera. Jednak to rozwiązanie niosło ze sobą pewne limity. Dlatego stwierdziliśmy, że rozwiązanie musi zostać zaprojektowane i wdrożone od podstaw. Wybraliśmy na to rozwiązanie język JavaScript i Node.js, ale zanim przystąpiliśmy do pracy, postanowiliśmy spotkać się z kluczowymi klientami biznesowymi, zapytać się ich, jakie mają oczekiwania wobec tej aplikacji, co ona powinna robić i jak działać. W maju 2021 wypuściliśmy na produkcję nowego Fast Track VM, opublikowanego tak samo na Azure App Service, jednak cały proces kontrolowany jest przez Azure Logic App. Obecna wersja aplikacji nie tylko umożliwia stworzenie serwera w chmurze Azure. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem na Alibabę, na VMware Cloud i na on-premisa, ale także pozwala na zarządzanie maszynami wirtualnymi w prostych taskach typu, nie wiem, restart maszyny wirtualnej, resize dysków, dodanie dysku, instalowanie aplikacji. Potrafi także po utworzeniu nowego obiektu dodanego do Active Directory, potrafi nadać mu opis, potrafi dodać do CMDB, potrafi dodać do customowego monitoringu, do customowego backupu, potrafi instalować aplikacje. Przede wszystkim umożliwia używanie Ansible'owych playbooków do instalacji różnych rzeczy. Nowa wersja rozwiązania jest zabezpieczona przez Multifactor Authentication, czyli uwierzytelnianie wielopoziomowe i przez dostęp poprzez grupy Azure Active Directory. Słuchajcie, tyle na początek. Teraz przejdę do rzeczy technicznych. Na początku pokażę Wam, jak Fast Track VM jest zbudowany z ogólnego punktu widzenia, a później dokładnie opiszę Wam poszczególne części. Więc tak, Fast Track VM, o, sorry, diagram miałem pokazać, sorry, o, dobra. Więc tak, Fast Track VM, jak wspomniałem, hostowany jest na Azure App Service, jest tam ta część, gdzie backend napisany jest w Node.js-ie,
Podpięty jest do tego baza danych CosmoDB, ale requesty do CosmoDB odbywają się przez nasze custom API, które napisane jest w TypeScriptie. W momencie, kiedy użytkownik loguje się do aplikacji, proszony jest o uwierzytelnienie się do Azure Active Directory, czyli dostaje token. Jeżeli token się zgadza z audience i z rolami, dostaje dostęp do aplikacji. Aplikacja sprawdza, do jakich Azure AD Group należy i wyświetla dany portal, bo musimy wiedzieć, że mamy dwa portale. Jeden dla zaawansowanych użytkowników, którzy mogą tam robić różne rzeczy bardziej zaawansowane niż zwykli użytkownicy lokalni. Zwykli użytkownicy lokalni, dzięki temu, że zastosowaliśmy tutaj grupy AAD, mają dostęp tylko do portalu, który jest bardziej restrykcyjny. Co się dzieje dalej? Musimy jakby mieć listę użytkowników, którym chcemy dać dostęp do tej nowej maszyny wirtualnej, dlatego musimy tą listę skądś wziąć. Oczywiście może być to statyczna baza danych, co jest nieefektywne, dlatego my pobieramy tą listę bezpośrednio z kontrolera domeny, z Active Directory i ta lista jest wyświetlana później w portalu i użytkownik może sobie wybrać to, co chce. Co się dzieje dalej? Backend przekazuje zebrane dane od użytkownika do Custom API, który zapisuje ten deployment request w CosmoDB i następnie triggeruje główną Azure Logic App, która zawiera mniejsze część, znaczy, która zawiera mniejsze Logic Appki, które mają inne zadania, na przykład, nie wiem, wysłać approval, zebrać jakieś dodatkowe dane, zrobić deployment przede wszystkim. Za tą część odpowiedzialna jest ta funkcja Fast Track Create Azure VM, gdzie jest hostowana na Azure Function, napisana jest w PowerShellu, która zbiera wszystkie dane z CosmoDB, a także są tam switche, kondycje i tak dalej, w zależności od regionu i w zależności, co użytkownik wybrał. I tworzy pipeline w Azure DevOps, gdyż jest podłączona do Azure DevOps. Tworzy plik Terraforma i przez Azure DevOps jest deployowany do Azura. Oczywiście sekrety wszystkie zapisane są w Keyvolcie, więc nie mamy żadnych haseł. Plain tekstem i tak dalej. Później co się dzieje? Jeżeli maszyna wirtualna już jest utworzona, następnie przez Terraforma instalujemy customowe extension typu Network Watcher, Log Analytics Extension, DSC Extension, który jest odpowiedzialny za instalowanie custom role na serwerach i DOM Join, który odpowiedzialny jest za dodanie serwera do domeny. Tak to wygląda. Jeżeli serwer jest utworzony, dostajemy informację do głównej Logic Appki od Azure DevOps i wtedy uruchamiane są kolejne mniejsze funkcje, takie jak zebranie adresu IP, odpalenie funkcji, która umożliwi uruchomienie Ansible'a, czyli uruchomienie playbooków Ansible'owych na tym serwerze, dodanie do Fsusa, zainstalowanie jakiejś aplikacji, dodanie do grup AD i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że użyliśmy Azure Hybrid Connection. Dlaczego użyliśmy Azure Hybrid Connection? Po pierwsze, nie chcieliśmy robić VNet Integration na funkcji, żeby nie musieć tworzyć osobnego subnetu dedykowanego pod Hybrid Connection. Poza tym, jeżeli używamy VNet Integration, nie możemy robić zapytań LDAP. I to tak wygląda z ogólnego punktu widzenia. Dobrze, więc teraz przejdę do poszczególnych rzeczy.
Czyli tak jak wspomniałem, frontend i backend postawiony jest na Node.js-ie i na JavaScriptie. Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą paszport Azure AD i Multifactor Authentication. Kontrola dostępu jest, tak jak wspomniałem, przez Azure Active Directory Groups i przez konta w domenie, bo tylko konta domenowe mają dostęp do rozwiązania. Custom API jest zabezpieczony przez bearer tokeny i przez customowe role właśnie. W bearer tokenie musi się znaleźć customowa rola, inaczej nie będziemy mogli strzelić do custom API i także zabezpieczony jest przez system Manage Identity i to samo jest tyczy się CosmoDB. Jak jest skonfigurowany paszport Azure AD, to Wam pokażę szybko. Musimy podać identity data, czyli tutaj będzie nasz tenant. Musimy podać client ID i client secret, który jest definiowany w momencie rejestracji aplikacji w Azure AAD. Podajemy response time, czyli ID token i kod. Podajemy redirect URL, który jest wymagany, żeby jakby dostać zwrotkę. W scope'ie musi być profil, żeby aplikacja mogła czytać dane o użytkowniku i offline access, żebyśmy mogli dostać refresh token, a także URL do naszej aplikacji, którą chcemy mieć w audience, czyli w naszym wypadku będzie to custom API. Dobrze, przejdźmy dalej. Tak jak wspomniałem, całość jest kontrolowana przez Azure Logic App, gdzie mamy jedną główną Logic Appkę Fast Track Stateful Prot, która zawiera sześć mniejszych, czyli Stateful Prot Approvals, gdzie mamy Block Storage O365 Connector i Azure Funkcje. Później mamy Prot Deployment, która odpowiedzialna jest za deployment maszyny wirtualnej, gdzie tu już jest Terraform, Azure DevOps, DSC i Azure Extension. Później mamy Post Deployment Task, czyli wszystkie taski związane z tym, że jak już maszyna jest utworzona, to co chcemy, żeby na tej maszynie było dodatkowo, czyli Azure Function, Ansible, WSUS, czyli Update Management, jakieś antywirusy i tak dalej. Później mamy Logic Appkę, która nazywa się ProtCMDB, która jest odpowiedzialna za dodanie rekordu do bazy danych odnośnie naszych serwerów organizacji. Odbywa się to przez HTTP request, przez konektor, który dostępny jest w Logic Appce. Później mamy monitoring, gdzie dodajemy w naszym przypadku do Op Managera i do backupu Commvault i też O365 konektor. I mamy ostatnią Logic Appkę, która odpowiedzialna jest za wysłanie tak zwanego maila końcowego do końcowych użytkowników. Dobrze, teraz przejdę do poszczególnych Logic Appek i pokażę Wam, jak to mniej więcej jest zbudowane i jak to działa. Więc tak, jest Logic Appka, która jest odpowiedzialna za. Na podstawie parametrów zapisanych w CosmoDB musi wygenerować w takiej wartości parametry, żeby poszczególne części systemu mogły je przyjąć. Czyli tak na przykład, jeżeli Logic Appka weźmie parametry z deploymentu, to musi wygenerować zmienne potrzebne do założenia rekordów CMDB, musi wygenerować zmienne potrzebne do dodania nowego serwera do rozwiązania, które będzie instalowało update'y, także musi wygenerować zmienne, żeby mogła dodać do rozwiązania backupowego. Ta Logic Appka także zawiera tak zwany approval email, który służy do wysłania maila do grupy dystrybucyjnej osób, które zgodzą się na deployment, czyli do grupy, która akceptuje koszty. I także wysyła maila do samego requestora, żeby wiedział, co zarequestował i jaki jest status obecnie. Mniej więcej te maile wyglądają tak. To jest na przykład mail
techniczny do requestora, gdzie mamy nazwę serwera, mamy region, do którego ten serwer będzie należał, mamy lokalizację na Azure, gdzie ten serwer będzie zbudowany, mamy jaka to jest aplikacja, mamy wersję systemu, mamy czy to jest produkcja, czy nie, mamy krytyczność tego serwera, który będzie, mamy virtual network, mamy subnet, mamy model, mamy przede wszystkim koszt, mamy financial approval, oczywiście ja musiałem to zakryć, bo to są dane poufne, mamy business admina i mamy ownera, który będzie właścicielem tej aplikacji, a ten distribution mail do grupy dystrybucyjnej wygląda troszkę inaczej, bo mamy też region CPU, mamy subscription name, ale mamy deployment reason, co to znaczy, że w tym jakby polu requestor podaje nam informację, dlaczego ten serwer ma być zbudowany. Wrócę teraz do tego slajdu. Dobra. I w momencie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcemy zrobić taki właśnie customowy mail, to musimy go zbudować w HTML-u. Jak to wygląda, to pokażę może na przykładzie Logicapki. To będzie to. Jak widzimy, tutaj mamy, że przychodzi request HTTP, tak? Przychodzi request nam, pokażę flow może. To jest główna Logicapka, gdzie jest triggerowana przez Custom API i to jest ta Logicapka, o której wspominałem, która jest odpowiedzialna za zebranie jakby zgody na deployment. Teraz tak, ona jest triggerowana z tej głównej Logicapki. Dostajemy się tutaj do storage accounta, żeby sobie pobrać loga, jaki chcemy mieć w mailu. Oczywiście musimy to podać później w specyficzny sposób, bo musimy to podać w haszu. Później sobie tworzymy zmienną, dwie zmienne. Pierwsza zmienna odpowiedzialna jest za mail techniczny. Druga zmienna odpowiedzialna jest za mail, który będzie wysłany do osób aprobujących i jak będzie wyglądał. I tu jak wspominałem, mamy tą małą funkcję, która nam zbiera wszystkie parametry. I tutaj jest to właśnie, gdzie trzeba stworzyć sobie, jakby pod tą zmienną, którą stworzyliśmy wcześniej, podstawiamy wartości, które chcemy. Czyli tutaj ja sobie stworzyłem custom body w HTML-u, które później będę wysyłał użytkownikom. I jedna mała uwaga, ja pracuję na Macu, inaczej to wygląda na Macu, inaczej to wygląda na Windowsach. Windowsy nie akceptują zaokrąglania narożników, dlatego to będzie trochę inaczej wyglądać. I jak mamy te wszystkie zmienne, to wysyłamy technicznego maila przez O365 konektor i wysyłamy maila aprobującego, gdzie podajemy jakie opcje ma użytkownik do kliknięcia. Może to być approve, może to być reject, możecie tu podać customowe opcje w zależności jakie macie wymagania. Później jest, jeżeli mamy approval, tak, to później uruchamia się LogicApp, tak zwany stateful prod deployment. I to właśnie jest ta główna funkcja, która przede wszystkim, może ja pokażę, bo tutaj nie widać, to pokażę na tej funkcji. I to jest ta funkcja, co ona robi. Też jakby triggerowana jest przez HTTP request, czyli z tej z głównej Logicapki. Tutaj strzelamy do custom API, żeby zupdate'ować status deploymentu w CosmoDB. Tutaj uruchamiamy tą naszą funkcję, która będzie tworzyć nam konfigurację Terraforma. Ja ją zaraz pokażę, jak ona wygląda, bo to jest bardzo ciekawe. Tylko ją znajdę. Sorry. To będzie to. I to jest tak. Tutaj mamy funkcję, gdzie przychodzi jakiś nam request. Przekazujemy ID requestu, po czym sobie strzelamy do CosmoDB po parametry. Oczywiście tutaj jest sprawdzanie, tak i tak dalej.
Tutaj sobie generujemy nazwę resource grupy i sprawdzamy, czy taka resource grupa w danej subskrypcji już istnieje. Jeżeli istnieje, to wrzucamy serwer do tej resource grupy, jeżeli nie, to tworzymy ją. Tu mamy parametry do maszyny wirtualnej, z jakimi będzie utworzona. Tu mamy sanity check, czyli sprawdzanie znowu błędów. I tutaj tworzymy repozytorium w Azure DevOps. Tutaj jest commit, tak. Tutaj tworzymy release w Azure DevOps, który będzie zawierał nasze parametry. I tutaj tworzymy konfigurację dla Terraforma, plik Terraforma, który będzie deployowany. Jak widzimy, mamy tutaj trzy moduły sobie zrobiliśmy. Jeden to jest dla file serwerów, drugi dla SQL-ów, trzeci Windows i jeszcze mamy czwarty dla Linuxów. I w zależności, jaka rola została wybrana przez użytkownika, co ja pokażę później w demie, to funkcja wybierze dany moduł i podepnie go pod Terraforma. I oczywiście tutaj, tak jak wspominałem, mamy dużo tam switchy i kondycji, które musimy spełnić w zależności od systemów. Oczywiście wszystkie dane wrażliwe, czyli workspace ID, jakieś klucze, hasła, nie hasła, są zawarte w kiwolcie i brane. I na końcu mamy wysłanie to do repo i dzieje się deployment. Deployment się dzieje i to wygląda mniej więcej tak, że tak jak stworzyliśmy sobie to repo, no to mamy tam tak jak joby, czyli mamy Terraform init, Terraform plan, Terraform apply. Mamy sprawdzenie, czy przypadkiem nie mamy jakichś krytycznych haseł albo tokenów. Jeżeli mamy, to je zamieniamy przez plugin. I mamy job, który później wysyła informację, czy deployment był, zakończył się sukcesem, czy nie. Co się dzieje dalej? Jeżeli deployment zakończył się sukcesem, gdzie tutaj mamy właśnie taki mechanizm, który sprawdza, czy deployment zakończył się sukcesem, on wysyła HTTP request do Azure DevOpsa po sprawdzenie deploymentu co minutę. I jeżeli deployment zakończy się sukcesem, bo to jest w pętli, to wtedy cały zakończy się sukcesem i przekazujemy sobie w response, jaki jest organization unit, bo musimy to wiedzieć do post-deployment tasków i jaki jest deployment status. Jeżeli deployment status jest sukces, tak, wtedy mamy dwie możliwości. Znaczy, jeżeli w zależności od statusu, jakim zakończył się deployment, mamy dwie możliwości. Jedną możliwością jest oczywiście puszczenie dalej, czyli strzelamy znowu do custom API, żeby zmienić status w CosmoDB na completed, albo wysyłamy status do CosmoDB fail i wysyłamy do grupy, do zespołu odpowiedzialnego za to rozwiązanie informację, że deployment z jakiegoś powodu sfailował. I wysyłamy również informacje z ID, żeby łatwiej można było go znaleźć. Co się dzieje w momencie, kiedy deployment nie sfailował i jest completed? No to w takim razie musimy uruchomić kolejne jakby rzeczy, czyli kolejne funkcje. I teraz tak, sprawdzamy sobie, czy request akurat pochodzi z regionu EMEA, czyli z Europy. Dlaczego? Ponieważ mamy takie specyficzną konfigurację, że żeby nie czekać na replikację domain kontrolerów. Jeżeli jest z Europy, to nie czekamy na replikację. Jeżeli jest z innego regionu świata, to musimy poczekać 30 minut na replikację, żeby poszczególne części systemu widziały siebie nawzajem. Dobra, i teraz tak, jeżeli mamy tą replikację, to czekamy sobie, czekamy i później odpalamy post-deployment task. Co to jest post-deployment task? Mianowicie to jest logikapka, która odpowiedzialna jest za instalację wszelkich aplikacji, certyfikatów i tak dalej, które potrzebne są w momencie, kiedy maszyna wirtualna już jest postawiona i użytkownik wymaga tego od nas. Czyli
Po pierwsze, żeby w ogóle uruchomić taką instalację, bo używamy do instalacji Ansible'a. Czyli Ansible używa playbooków, które potrzebują mieć zezwolone poszczególne, otwarte poszczególne porty na komunikację z nowo utworzoną maszyną. Dlatego potrzebujemy IP tej maszyny nowo utworzonej. Zrobiliśmy sobie tutaj małą funkcję, która zbiera te informacje. Sprawdzamy, czy to jest Windows. To jest bardzo ważne, ponieważ tu mamy dwie możliwości. Na Windowsie musimy odpalić mały skrypt Microsoftu, który nam otworzy porty i skonfiguruje firewalla. Na Linuxie tego nie musimy robić. Dlatego sprawdzamy sobie, czy deployment zawiera w sobie Windows, czyli system jest Windows. Jeżeli tak, uruchamiamy małą funkcję, która odpala Ansible'a. Co to za mała funkcja? Już pokazuję. Tu. To jest bardzo prosta, mała funkcja dostępna na stronie Microsoftu. Mianowicie bierzemy sobie body, czyli nasze IP, które chcemy, i resource grupę IP i VM name. I sobie tak, musimy podłączyć się przede wszystkim do Azura, musimy wybrać subskrypcję, jaką chcemy, musimy sobie pobrać ten skrypcik ze storage account albo z jakiegoś serwera, do którego funkcja ma dostęp. Po czym dajemy sobie tak zwane protected settings, że uruchamiamy tu PowerShell'a, execution policy jest unrestricted i jaki plik i odpalamy to przez Virtual Machine Extension. I potem po minucie mamy otwarte porty i flowy do Ansible'a, który umożliwia instalację. Nie to, to, dobra. I teraz tak, jeżeli mamy to otwarte, to musimy dodać jakby serwer do repozytorium Ansible'a, bo ponieważ Ansible musi wiedzieć, jakim serwerem może zarządzać. Dodajemy to poprzez IP albo przez FQDN-a. Przez IP dodajemy Linuxy, ponieważ Linuxów nie dodajemy na tą chwilę do domeny, a tylko Windowsy. Dlatego tutaj mamy taką małą funkcję, która odpowiedzialna jest za dodanie serwera do statycznego repozytorium. Na tą chwilę używamy statycznego repozytorium. Mamy w planach zmienić to na dynamiczne. Później sprawdzamy sobie, mamy warunek, żeby sprawdzić, czy użytkownik wybrał, czy serwer ma się aktualizować automatycznie, czy też jednak nie, bo może zawierać jakieś krytyczne aplikacje na nim. Dlatego mamy kolejną funkcję, która umożliwia przez Ansible oczywiście dodanie do rozwiązania WSUS, czyli do OnSUS-a. Później sprawdzamy, czy serwer jest w domenie. Jeżeli tak, to przydałoby mu się dodać jakąś deskrypcję do nowo utworzonego obiektu w Active Directory. Sprawdzamy, czy jest rola SQL-a. Jeżeli nie jest, to nie robimy nic. Jeżeli jest, to odpalamy funkcję, która dodaje poszczególne grupy supportujące SQL-a do local adminów albo do grup. I później jest tak. Sprawdzamy, czy request w requestie, czy requestem jest Windows Server, jakikolwiek, może to być 12, 19, 22, 16. Jeżeli nie jest, to odpalamy inne playbooki dla Windowsa i inne dla Linuxa. Dla Linuxa odpalamy, żeby sobie zainstalować aplikację Snow Agent, zainstalować Sentinela na nim i zrobić jakiegoś lokalnego użytkownika, który będzie dostarczony requestorowi później. Jeżeli to jest Windows, to też sprawdzamy sobie, bo w zależności od regionów jeszcze mamy. Jeżeli to jest Windows, to tworzymy sobie grupę dostępową do serwera i instalujemy Sentinela, po czym zgłaszamy wynik do głównej Logic Appki, czyli tutaj. Jeżeli mamy wszystko OK, to musimy dodać ten serwer do naszej tak zwanej bazy danych serwerów, żebyśmy mogli tworzyć różne requesty na tych serwerach. I tutaj mamy odpowiedzialną kolejną logikapkę, która jest odpowiedzialna za dodawanie. My akurat używamy ServiceNow, czyli do ServiceNow, do bazy danych ServiceNow serwerów.
Żeby dodać serwer do serwis, rekord do ServiceNow, musimy to robić w specyficzny sposób. Nie dodaje się tego za pomocą nazw, dodaje się to za pomocą rekordów w tabeli, czyli musimy mieć ID. Dlatego sobie tutaj wymyśliliśmy sposób, że sobie strzelamy do ServiceNow API po użytkownika, który ma być biznes administratorem na tym serwerze, a później przez konektory ServiceNow dodajemy rekord do ServiceNow. Sprawdzamy, czy się serwis dodał, serwer dodał. Jeżeli się dodał, to wysyłamy informację, że wszystko jest OK, możemy działać dalej. Jeżeli nie, to sprawdzamy, czy przypadkiem request nie przyszedł nam z subskrypcji testowej, z regionu testowego, bo jego akurat nie musimy dodawać do CMDB. Dobra. Później kolejną to jest odpalenie informacji, wysłanie maila końcowego do użytkownika z informacją, że serwer został stworzony, że wszystko OK i może zacząć z niego korzystać. Takie coś mniej więcej pokażę Wam tutaj. O, czyli mamy tak. Mamy, że serwer został stworzony, mamy IP serwera, mamy kto go stworzył, jaki jest typ, jaki jest backup, jaka jest domena, czy powinien zostać do monitoringu, jaki był request ID i że deployment jest sukcesem zakończony. I później ostatni logicap, jaki odpalamy, to jest dodanie do monitoringu i backupu. Odbywa to się w podobny sposób jak dodawanie do ServiceNow, tylko tutaj już nie konektorem, a tu już musimy użyć naszych customowych skryptów, które dodadzą nam serwer do backupu. W tym wypadku to jest Commvault. Czyli tutaj mamy na przykład, o proszę bardzo, tą małą funkcję, która dodaje nam do backupu. Oczywiście, jeżeli region jest w backupie, jeżeli nie jest, to wysyłamy do lokalnego IT informację, że serwer został zrobiony, prośba o dodanie go do backupu ręcznie. Dobra, gdzie jestem? Tu jestem. Dobra, czy summary mail. I teraz tak, jedna bardzo ważna sprawa. Pewnie zastanawiacie się, jak generowana jest nazwa. Nazwa generowana jest, jak wspominałem, przez Custom API, przez funkcję, która jest napisana w TypeScriptie. Mianowicie, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy CMDB w ServiceNow i mamy Azure'a, którego w tej chwili obsługujemy. Więc musieliśmy zbudować jakiś mechanizm, który sprawdzi, czy nie będą powtarzały się dane nazwy w CMDB albo nie będą powtarzały się w Azure. Czyli zrobiliśmy sobie rozwiązanie, napisaliśmy sobie taką małą funkcję, która jakby wyszukuje pierwszy wolny numer z tablicy, która zawiera numery z maszyn wirtualnych na Azure i numery z maszyn wirtualnych w CosmoDB z danego regionu, w danej subskrypcji. Gdzie budujemy sobie prefiks, którego będziemy wyszukiwać na podstawie parametrów podanych przez użytkownika. Później sobie odpalamy tą funkcję. Przepraszam. Później sobie strzelamy do REST API CMDB, żeby mieć listę maszyn, jakie są w tej chwili w CMDB z danego regionu, z danej subskrypcji i porównujemy je, merge'ujemy i przekazujemy wynik użytkownikowi. Coś jeszcze tutaj. A, jeszcze jedna rzecz miałem zaprezentować. Mianowicie, jak wygląda, jak uruchamiamy Ansible Playbook przez Hybrid Connection. Używamy do tego, żeby uruchomić Ansible Playbook, musimy dostać się do serwera Ansible'owego, którym jest Linux.
Używamy do tego modułu, do PowerShell'a, który nazywa się POSH SSH i napisaliśmy sobie taką małą funkcyjkę, która przez Hybrid Connection'a dostaje się do Ansible'a i odpala dany playbook. I w momencie, czy jest to Linux czy Windows, działa to mniej więcej tak samo, bo playbooki odpalane są zarówno i na Windowsie, i na Linuxie, tylko że odpalany jest przez serwer Ansible'owy, tak? Dobra. I tak. Teraz pokażę Wam krótkie demo, jak to działa, całość. Czyli tu jak widzicie, mamy jakiś tam request, który jest zapisany w CosmoDB. Tak, czyli mamy tam informację country, application, generic, a to pokażę może w demie, będzie lepiej. I teraz tak, już pokazuję demo, tylko gdzieś moje demo. Tak, to jest design naszej aplikacji. Wiem, że jest zabawny, może być, no ale działa. Czyli tak, w momencie po kliknięciu Microsoft Azure następuje przekierowanie do portalu zarządzającego maszynami wirtualnymi, gdzie mamy dostęp do wszystkich subskrypcji, gdzie rozwiązanie wie, z jakiego regionu ja jestem zalogowany. Jak widzieliście przed chwilą, tutaj było Hello Rafał from EMEA. Ja jestem zaawansowanym użytkownikiem, dlatego mam dostęp do wszystkich subskrypcji, ale nie o tym będę mówił. Mianowicie tutaj, jak widzicie, są takie dwa przyciski, click to edit i take snapshot. Edit to jest wejście do strony, gdzie będą właściwości danej maszyny wirtualnej, gdzie będziemy mogli rozszerzyć dyski, zainstalować aplikacje. Rozszerzanie dysków odbywa, data dysków odbywa się live, dzięki temu, że Azure udostępnił taką funkcjonalność. I napisałem skrypt, funkcję właściwie w TypeScriptie, która umożliwia mi rozszerzanie dysków zarówno po stronie Azure'a, jak i OS-u. Czyli użytkownik tak naprawdę nic nie musi robić, wystarczy kliknąć dany rozmiar i wszystko będzie działać. Snapshoty tak samo działają, czyli klika snapshot, robi się snapshot na poziomie konwolta, bo my używamy konwolta. Ale główną funkcjonalnością tego systemu jest tworzenie maszyn wirtualnych, jak wspomniałem. Czyli klikamy sobie Create New VM, co się tutaj dzieje. Mianowicie, mamy do wyboru regiony. Jak wspominałem wcześniej, użytkownik z lokalnego IT nie będzie miał wyboru ani regionu, ani CBS-u. Ja mam, bo ja jestem zaawansowanym użytkownikiem. Mamy region, mamy CBS, mamy country. Z tych trzech pól będzie utworzona nazwa maszyny wirtualnej. Tutaj wybieramy sobie CPU, które będzie potrzebne do kosztów. Wybieramy sobie lokalizację, France Central albo West Europe. Wybieramy sobie, jaki typ aplikacji chcemy. Czy ma być to aplikacja biznesowa, czy infra. Wybieramy sobie, jaka to będzie aplikacja. Od nazwy tej aplikacji generowana jest nazwa resource grupy, a także przypisany jest rozmiar maszyny wirtualnej. Jeżeli nie ma tutaj danej aplikacji w tej liście, możemy sobie śmiało kliknąć tutaj plusik. Przekierowuje nas rozwiązanie na stronę, gdzie możemy sobie dodać nową aplikację z dyskami i kliknąć Create. Ja nie będę teraz dodawał nowej aplikacji. Możemy sobie wybrać serwer, jaki chcemy. Tak jak wspominałem, w zależności od wyboru wybierzemy moduł do Terraforma, system, jakie środowisko. Zauważcie, że jak kliknijmy na simulation, to nam się zmienia od razu na low, czyli w simulation nie będziemy mieli serwerów medium ani high. VNet i subnet niedostępny dla local IT, tam jest tylko production albo non-production, czy ma być w monitoringu VM type. Co to znaczy? Jak wiadomo, na Azure mamy typy maszyn wirtualnych, które możemy sobie wybrać. Jeżeli użytkownik nie wie, jaką maszynę wybrać, wystarczy kliknąć tutaj ikonkę, przekierowuje go na stronę Microsoftu i może sobie sprawdzić, jaki typ maszyny potrzebuje.
To samo, jeżeli chodzi o DRP, czyli Disaster Recovery Plan. Jeżeli nie wie, który wybrać i który będzie mu potrzebny, to też klika i może sobie wybrać, jakie RTO i jakie RPO chce. I to samo z backupem, jaki backup dostępny i ile czasu jest potrzebny na odtworzenie maszyny wirtualnej. Zauważcie jedną rzecz. Jak tu sobie zmieni maszynę wirtualną, to nam się zmienia cena. Cena jest brana z CosmoDB dla poszczególnych regionów i dla poszczególnych rozmiarów maszyn wirtualnych i w zależności od wyboru użytkownika jest generowana na bieżąco, czyli jak dodamy sobie jakiś dysk, to też cena się zwiększy. To jest cena roczna, która później będzie wysłana do osoby, która będzie akceptować ten request. Mamy application standard, mamy, że jest w domenie, wszystkie Windowsy muszą być w domenie. Czy patching ma być auto-install, czy nie. Business admin, jak wspominałem, będzie dodany automatycznie do serwera i deploy reason. Co nam daje takie rozwiązanie? Jak wspominałem, proces lift and shift w momencie, kiedy trzeba było stworzyć serwer, trwał kilka dni. Udało nam się zejść z kilku dni do naprawdę 30, maksymalnie 30 minut, gdzie użytkownik po prostu klikał, co chce, jaki serwer chce i za 30 minut mógł już z niego korzystać. Większą autonomię lokalnych zespołów IT w podstawowych zadaniach administracyjnych na serwerach, tak jak wspominałem, czyli zespoły, przynajmniej w naszej organizacji, tak jak Danon, czyli mamy lokalne IT, jakieś tam globalne IT i tak dalej, nie musiały zajmować się tworzeniem serwerów, czyli tworzeniem konfiguracji i tak dalej, tylko mogły się zająć innymi taskami. I to by było tyle, co Wam chciałem przekazać. Dzięki za oglądanie. Jeżeli macie pytania, to prośba o pozostawienie ich lub zadanie teraz. Mam nadzieję, że będę umiał na nie odpowiedzieć i mam nadzieję, że znajdziecie coś interesującego w mojej prezentacji. Dzięki. Czy mógłbyś wytłumaczyć, jak można dodać nową subskrypcję do rozwiązania? Jasne. To jest bardzo proste. Wystarczy dodać do CosmoDB, bo jakby rozwiązanie oparte jest, jakby znajdę. O. Rozwiązanie oparte jest o, jak wspominałem, o CosmoDB, czyli mamy tutaj jakby kontenery, w których mamy różne aplikacje, mamy CBS-y właśnie i jeżeli chcemy nową subskrypcję, to wystarczy tutaj dodać nowy item, tak? Nowy rekord z danymi danej subskrypcji, jakiej chcemy, czyli subscription ID, nazwą, jakie winety potrzebuję, może ja pokażę, jak to mniej więcej wygląda. To jest JSON file bardzo prosty, gdzie mamy region, lokalizację, manager, jaki będzie aprobował te requesty, platform defaults mamy i tak naprawdę, jeżeli to dodamy, to już nowa subskrypcja pojawi się w rozwiązaniu.